Jojo, tu Raymond, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Jak zainstalować. A dzisiaj przeprowadzimy instalację Linuxa Mint, czyli kolejnej dystrybucji Linuxa. Tych dystrybucji, jak raz wspominałem, jest od groma. Okej. Teraz tak, jeszcze pamięć. O. Nie wiem, czy jakie to ma sens. Teraz, żeby nie było, to aha, ekran. Teraz czekamy. Co jest śmieszne, bo jednego to kończyłem. No przypuszczam, że to jest rodzaj graficznego kontrolera, że na przykład dla projektorów, dla takich monitorów interaktywnych, ale jak wy macie inne zdanie, to możecie napisać w komentarzu. Chętnie też dowiem się waszego zdania na ten temat. Dobrze. Nagrywałem od dłuższego czasu, ponieważ nie chciało mi się nagrywać Linuxa Mint, nie chciało mi się bardzo myśleć, co nagrać, więc rzucałem. Też tak myślę. Ogólnie, no, wakacji jest 45% za nami, ale jeszcze musimy pamiętać, że strajk nauczycieli został. Właśnie, został wstrzymany, nie został zawieszony, nie został. I co jest? Bardzo przepraszam. To nie zło, 120. By się nie chciało, follow me. Polski. Dalej. Dalej. Podziękujemy. Dalej, bo tu i tak nic nie ma. Dalej. Ogólnie... Ja tak raz z nudów zrobiłem taki wykres, który przedstawiał relacje Intela AMD na rynku. W tym momencie u mnie jest tak, że AMD zaczyna prowadzić. W sumie już zaczął prowadzić. O i... Był jeden taki film, gościu zrobił, co mówił, że AMD trzymamy kciuki. No i wykrakał. No pewnie. Dziękuję. Tylko jak będziecie instalowali ten system na normalnym kompie, to lepiej zaznaczcie tą drugą opcję. Ja tu pierwszą zaznaczam, bo i tak nie będzie mi nikt wbijał tutaj i czegoś szukał, bo nie ma czego. No tak w ogóle w sumie tak na ostatnią chwilę zrobiłem, bo nie na ostatnią chwilę, tylko mam na myśli to, że
beta tego systemu została wydana akurat wtedy, kiedy ja to nagrywam, więc postanowiłem nagrać betę i też ją troszeczkę przetestować. Możliwe, że będzie przeglądanie systemu. Kurczę, jeszcze Windows XP, Vista, 7, 8 i 10 jest. Na końcu to zrobić, ale może zrobię jeden wielki film, że będzie przeglądanie tych trzech systemów. Dobra, to ja wam przyspieszę. Dobra, to już jest na tyle. I tak się instaluje tego Linuxa Miente. Ja mam nagrywanie 17 minut, ale zobaczymy, ile to wyjdzie. Jak się końcowym, czyli jak to przerobię, obrobię i montuję, wypluję, przeżuję. No dobra, bo to tak nigdy nie działa.
Karst. To jest definitywnie Karst. O, zniknęło Karst. Linux Mint 19.2, to jest jeszcze wersja beta. Mówię dla przypomnienia. Aha! 9.11 rogi. Ojojoj. Ciekawe, czy da się takiego Linuxa w tego, w sensie Linuxa, Linuxa. Dystrybucję. Nazwę w takim Linuxie. Co by było mi posible. Okej! Dobra. Witamy w Linux Mint, w tej nowym konsolidalny, okej. W sumie trzeba przypomnieć, że jeszcze przez około 2025 albo 2023 rok to będzie już koniec Windowsów, że będzie przestaną być wspierane. Teraz Windows 8.1 do 2023. To jeszcze instalowanie dodatków VirtualBoxa sterowniki, w sumie nie wiem. Jest ty szósty. Czy ten wygląda jak Windows, czy w sumie ten? Budowanie modułów dla kernela 14.4. W sumie dodali możliwość tego. Szybkiego powiększenia, że to jest ten pas mieszka. A, to już wiem. Będę w sumie powiększyć. Return to backspace? Anyway. Czcionki, dyski. O! Próbek 10, rozmiar próbki. 5. Tyle? Mam hard disk twardy HDD, więc... Okej, dobra. No i to by było na tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i... możecie napisać w propozycji, jaką dystrybucję Linux chcecie, żebym wam pokazał, jak zainstalować. A tymczasem do usłyszenia i widzimy się w następnych filmach. Cześć!